tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W obchody trwające w najbliższych miesiącach będą włączać się szkoły, instytucje państwowe i kościelne, stowarzyszenia, grupy i osoby prywatne. Oczekiwania inauguracyjne tego roku były takie, żeby w każdej polskiej gminie bardzo mocno ten fakt został zaakcentowany. Mam nadzieję, że Ostrowiec Świętokrzyski, wszystkie gminy powiatu ostrowieckiego bardzo aktywnie włączą się w te obchody. W szereg uroczystości upamiętniających tę datę wpisuje się konkurs skierowany do uczniów świętokrzyskich szkół ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z powiatu ostrowieckiego. Poseł Andrzej Kryj ogłasza konkurs historyczny. Konkurs będzie nazywał się Dziękuję Ci za niepodległą, list do. Współorganizatorem konkursu jest Katolickie Liceum imienia księdza Marcina Popiela. Partnerem strategicznym jest Poczta Polska. Stąd warunkiem jest, że praca konkursowa ma być wysłana w formie tradycyjnej na adres biura poselskiego przy ulicy Jana Pawła II w Ostrowcu. Taki sposób powinien przybliżyć często dziś zapominaną korespondencję papierową. Powrócić też do tego dawnego sposobu komunikowania się, jakim było kiedyś pisanie listów, prawda? To dzisiaj gdzieś tam odchodzi do lamusa, natomiast warto jednak też tą formę komunikacji międzyludzkiej propagować. Jednym z celów konkursu jest zachęcenie do szukania wielkich postaci w historii własnej rodziny. Bohaterem pracy ma być osoba realnie istniejąca, dlatego jednym z warunków jest dołączenie do pracy biogramu osoby, do której list jest adresowany. Ale także tych, którzy są związani z naszymi rodzinami, z naszym lokalnym środowiskiem. Dlatego bardzo mocno w tym konkursie będziemy akcentować to, aby wśród tych listów pisanych do osób, którym zawdzięczamy niepodległość, zawdzięczamy utrwalanie tej niepodległości w okresie międzywojennym, czy nawet walkę o odzyskanie suwerenności po II wojnie światowej, znalazły się osoby nam bliskie, członkowie rodzin, sąsiedzi. Ramy czasowe obejmujące tematykę konkursowych listów to okres od trzeciego rozbioru w 1795 roku do czasu ostatecznego ustalenia granic niepodległej Rzeczpospolitej w 1921. Pracę można nadsyłać do końca marca, a jedną z nagród jest wycieczka do Sejmu.